Cześć, pytałam Was ostatnio na moim fanpage'u, czy jesteście zainteresowane testem na żywo mojego nowego podkładu z Deli, który ma na celu być takim matującym, korygującym. Też mówiłam Wam, dlaczego się na niego zdecydowałam. Zdecydowałam się dla niego, dlatego że spodobały mi się barwy kolorystyczne, które były dostępne, jak i też jakby gęstość tego podkładu. No i tak sobie pomyślałam, że w sumie będzie on mógł być takim typem podkładu, który mi przypadnie do gustu i być może też którymś z Was. No i teraz przy okazji właśnie takiego porannego oporządzania się pomyślałam, że w sumie mogę Wam pokazać, jak on się sprawuje, zwłaszcza że też mam na twarzy trochę takich, jak widzicie, niedoskonałości, więc będzie to idealna okazja, żeby sprawdzić to, na ile jest kryjącym podkładem i też na ile jest podkładem właśnie matującym, który będzie zapobiegał świeceniu się przez naszej twarzy przez cały dzień. Więc no co, jeżeli jesteście zainteresowane tym testem na żywo, to zapraszam do dalszego oglądania. Podkład ten wygląda tak. I właśnie tutaj nam producent obiecuje, że jest podkładem, który jest matujący, który jest kryjący, który utrzymuje się do 24 godzin i który dostosowuje się do każdego typu cery, że się w nią wtapia. No więc co, że tak powiem, nie pozostaje nic innego, jak tylko sprawdzić na własnej skórze, jak on wygląda. Ja na początek, jak wiecie, ja zawsze daję bardzo mało tego, dlatego że ja zawsze wychodzę z takiego założenia, że to nigdy nie wiadomo, na co trafiamy, więc to trzeba być bardzo ostrożnym. No i potem tak dosłownie, tak jak sobie tutaj nałożę, tak też później sobie palcem, poczekajcie chwilę, tak też sobie później paluszkiem po prostu najzwyczajniej w świecie nakładam. Dzisiaj jest ogólnie, słuchajcie, bardzo szaro na dworze, pomimo tego, że jest początek dnia. To jest szaro i po prostu jest słabe światło, ja sobie zdaję z tego sprawę. Się tutaj doświetlam, ale jakoś tak widziałam, że też na kamerze to tak niekoniecznie dobrze wychodzi. Ale my sobie poradzimy. Ja zawsze też daję odrobinę cieniutkiej warstewki pod oczy, żeby potem, wiecie, nie pakować nie wiadomo jakich ilości korektora też pod te oczy, bo to później strasznie ciężko wygląda. No i na początek kładziemy taką cienką warstewkę, żeby tylko pokryć, wyrównać koloryt skóry. Sobie to lusterko dam, może tutaj będzie lepiej widać. Ogólnie tak, no konsystencję ma przyjemną, w sensie takim, że jest to podkład gęsty, ale nie jest podkładem ciężkim, tak jak na przykład ostatnio, jak testowałam dla Was podkład Dermacol, no to on po prostu od samego początku, po pierwsze robił efekt tapety, a po drugie na dzień dobry się wydawał tak ciężki, że zresztą no nie wydawał się, po prostu taki był w rzeczywistości, ale chodzi o to, że czuło się to po prostu od razu. No i słuchajcie, obowiązkowo musi być druga warstwa, bo jak widzicie, nawet nie starczyło mi już na czółko, ale myślę, że, nie wiem jak Wy to widzicie w kamerze, ale ja tutaj widzę w lusterku właśnie, że zupełnie, jeżeli chodzi o takie wyrównanie tego kolorytu skóry i takie nadanie troszeczkę jej takiej promienności, wiecie, pozbycie się takich pierwszych różnych zaczerwienień, przebarwień i tak dalej, no to ja myślę, że on sobie całkiem nieźle w tej pierwszej warstwie z tym poradził i tak naprawdę powiem Wam szczerze, że gdyby nie te tutaj takie właśnie różne niedoskonałości, które mnie dopadły, no to myślę, że nawet tak na co dzień, to jedna taka warstewka, tak, myślę, że byłoby ok. W ogóle patrzcie, co mi się stało wczoraj tutaj z lakierem. Pokażę Wam faka. Ogólnie wczoraj malowałam paznokcie i słuchajcie, poszłam się kąpać i nagle patrzę, że mi ten lakier w ogóle odchodzi, nie wiem o co chodzi. No. Ale strasznie mi się w ogóle te kolory takie czerwone podobają teraz na jesień, Boże, uwielbiam. Dobra, i w każdym razie, wracając do naszego testu, powiem Wam tak, na co dzień, gdyby nie jakieś tam większe sywki, niedoskonałości i tak dalej, myślę, że idealnie ten podkład naprawdę bardzo naturalnie wygląda po nałożeniu jednej warstwy, więc totalnie te z Was, które za bardzo nie lubią mieć za dużo na twarzy i też nie mają problemów takich z cerą, myślę, że mogłyby pozostać przy tej jednej warstwie. Ja natomiast nałożę drugą warstwę ze względu na to, że po prostu mam tutaj te takie różne właśnie icki. To czekajcie, wezmę sobie
pompeczkę, jeszcze jedną, taką malusią. No i oczywiście, żeby tradycji stało się zadość, to coś się musiało wydarzyć podczas nagrywania mojego filmu, bo gdyby się nic nie wydarzyło, to przecież byłoby nudno. No więc skończyła mi się pamięć, ale skończyła mi się akurat w takim idealnym momencie, że nawet nie zdążyłam jeszcze nakładać tej drugiej warstwy. Powiedziałam centralnie ostatnie zdanie, że nakładam i biorę drugą pompeczkę. No więc wzięłam drugą pompeczkę, nałożyłam drugą pompeczkę i pamięć się skończyła, więc jest spoko. Teraz możecie akurat widzieć efekty po tym, kiedy już druga pompeczka panuje na mojej twarzy. Ja myślę, że przez te moje dzisiejsze nieszczęsne oświetlenie za oknem, naturalne, nie wiem, czy to, co jest w kamerze, jest odzwierciedleniem rzeczywistości. Ja mogę Wam powiedzieć, jaka jest rzeczywistość. Rzeczywistość jest taka, że druga pompka sprawiła, że przykryły mi się te moje nieszczęsne niedoskonałości. Koloryt twarzy jest wyrównany. Podkład faktycznie się bardzo szybko adaptuje do skóry, nie pozostawiając efektu tapety, ale pozostawiając efekt takiego fajnego matu i fajnego krycia. Więc ja jestem bardzo zadowolona, naprawdę powiem Wam szczerze, że ten podkład jest bardzo tani, bo on kosztuje około 15 zł, a naprawdę jego takie pierwsze wrażenie na mojej skórze, nie czuję go, nie ściąga mi skóry, nie wysusza mi skóry, przykrywa co ma przykrywać, wiadomo, że jak się ma jakieś większe problemy ze skórą, no to też nie oczekujmy cudów, on bardzo fajnie sobie z tym poradził, tylko po prostu jeszcze jest potrzebny korektor, więc ja sobie tutaj nałożę korektor z Collection Lasting Perfection. On myślę, że sobie doskonale z tym poradzi. Na powieki już sobie wcześniej, w ogóle przed podkładem, nałożyłam też korektor z Collection, więc tradycyjnie, jak wiecie, kolejną czynnością będzie to, że przypudruję twarz. Dzisiaj przypudruję ją, teraz akurat jeszcze nie mam wyjętego, pudrem matującym z Essence. Oczywiście nałożę go tylko i wyłącznie na strefę T, bo tak jak przy poprzednim teście, tak i teraz, ja chcę, żebyście zobaczyły później po 8 godzinach, jak się ten podkład sprawuje po prostu sam w sobie, tak? Czyli pod oczy nie będę nakładała dodatkowego korektora. Zobaczymy, jak sobie tutaj ten korektor, ten podkład sobie poradzi po prostu sam. Standardowo na powieki nałożyłam, tak jak wspomniałam, korektor z Collection Lasting Perfection, dlatego że po prostu bez takiej bazy moje cienie nie będą się trzymały, więc to jest po prostu bez sensu. No i co? I nałożę to wszystko, nałożę sobie jakiś tam makijaż, przykleję sobie sztuczne rzęsy, bo dzisiaj mam ochotę na takie moje sztuczne rzęsy. W ogóle bardzo Wam dziękuję też za podsuwanie pomysłów, bo właśnie w dniu wczorajszym dostałam kilka prywatnych wiadomości na temat tego, żebym zrobiła filmik dotyczący przyklejania sztucznych rzęs i wytłumaczenia tego, gdzie można takie rzęsy kupić, jakie rzęsy są lepsze, jakie są gorsze, jakie są przekroje cenowe, jakie są dobre kleje i tak dalej, i tak dalej. I żebym zrobiła taki króciutki filmik instruktażowy, więc oczywiście, jeżeli macie taką ochotę, to jak najbardziej ja jestem w stanie dla Was to zrobić. No, także myślę, że tak jakoś w najbliższych tygodniach możecie się spodziewać takiego filmiku i mam nadzieję, że wtedy też warunki, że tak powiem, światła dziennego będą troszeczkę bardziej sprzyjające niż dziś, żeby było wszystko lepiej widać. No, a tymczasem ja przechodzę do nałożenia tego wszystkiego, co mam nałożyć na twarz następnie i wrócę do Was z takim makijażem. Zobaczycie sobie, jak to wygląda, no i potem po całym dniu będziecie mogły ocenić, jak to wygląda na koniec dnia. Makijaż wykonany. Zapomniałam wspomnieć wcześniej, która w ogóle jest godzina. Jest godzina 11 i tak naprawdę ja dzisiaj nie mam jakichś super wielkich rzeczy do wykonywania, ponieważ jest niedziela, ale mimo wszystko i tak wykonałam makijaż. Jakiś tam podstawowy, dzisiaj akurat miałam ochotę na takie odcienie koloru żółtego, złotego, brązu. Takie wiecie, jesienne. No i usta sobie zrobiłam takie delikatnie różowe. Bardzo mi się podobał ostatnio taki kolor, bardzo ożywia cerę, zrobiłam sobie również włosy, naciągnęłam na szczotkę, delikatnie dzięki temu je podprostowałam. No i tak to wygląda. Teraz zmykam porobić sobie jakieś takie rzeczy niedzielne, które nie mam czasu robić w ciągu całego tygodnia roboczego, więc widzimy się za kilka godzin, a Wam postaram się również, tak jak w poprzednim teście, na bieżąco monitorować stan tego, co się dzieje na mojej twarzy. Słuchajcie, przybywam do Was po jakiś 7 godzinach od czasu, kiedy nałożyłam podkład i zrobiłam makijaż i powiem Wam szczerze, że ogólnie jestem zadowolona, bo jako tako twarz jest zmatowiona, pomimo tego, że nie była w całości przypudrowana pudrem matującym. Jako tako to wszystko się trzyma.
No ale tak, dla tych osób, które pragną produktu, który będzie się im trzymał naprawdę przez wiele, wiele długich godzin, to również myślę, że ten podkład nie jest taki. No chyba, że może ewentualnie gdybyśmy go nałożyli troszeczkę inaczej, na przykład beauty blenderem albo jakąś inną gąbeczką, bardziej na mokro, tak żeby się bardziej wtopił w skórę, no to może spoko, ale na chwilę obecną ja nie wiem, czy wy to będziecie widzieć, ale ja to widzę z bliska, że tutaj te okolice wszystkie, tutaj naokoło buzi, czyli tutaj, gdzie zazwyczaj albo się wycieramy po jedzeniu, albo gdzieś tam przecieramy nos i tak dalej, no to to są te okolice, które są tutaj całkowicie powycierane. Jak widzicie też ewentualne takie niedoskonałości, które ja tutaj miałam, jakieś te zaczerwienienia pod nosem, tu, tutaj i tu, no to to wszystko po prostu wychodzi. Również widzę, że pomimo tego, że dawałam bardzo mało bronzera, ale być może to jest właśnie wynik tego, że też ta część twarzy nie była zmatowiona wcześniej, no to widzę, że tutaj się zrobiły plamy po brązerze, pomimo tego, że ten brązer już mam długo i nigdy nie miałam z nim takich problemów, no to widzę, że teraz taka sytuacja się pojawiła, więc no to przemawia na minus, ale być może jakby to było akurat troszeczkę inaczej zastosowane, to byłoby ok. Także no, będziemy się widzieć mniej więcej koło godziny 20, gdzie podkład będę już miała 10 godzin. No i powiem wam, czy jeszcze się jakieś inne rzeczy z nim zdarzyły. No myślę, że aktualnie o tej porze, znaczy o tej porze, po tylu godzinach myślę, że spokojnie już ten podkład nadawałby się do tego, żeby jednak przypudrować trochę czoło, bo się strasznie świeci. No i tutaj poprawić te okolice, no bo to już jest totalna masakra. Także, znaczy dla mnie jest to totalna masakra, mi się to nie podoba, ja to widzę z bliska, nie wiem jak wy to widzicie na kamerze. Natomiast tak jak mówię, mi osobiście już takie coś nie odpowiada, bo ja liczę zawsze na to, żeby mieć jednak, liczę zawsze ze strony podkładu na to, żeby jednak niósł mi ten komfort, że nie muszę się zastanawiać nad tym, czy nie mam plam na twarzy i tak dalej, i tak dalej. Ale jeżeli chodzi o krycie, jeżeli chodzi o mat, no to na taki, myślę, codzienny makijaż jest ok, ale tak na dłużej, no to nie bardzo. Dobra, widzimy się za półtorej godziny. No i witam was, jest godzina 21, także mija w sumie już 10 godzin od czasu, kiedy nałożyłam podkład na twarz i kiedy noszę go w makijażu. I teraz tak, zacznę od plusów. Plusy. Dobrze pokrywa wszelkiego rodzaju minimalne zaczerwienienia, minimalne jakieś niedoskonałości. To jest pierwszy plus. Drugi plus. Na pewno lepiej niż inne podkłady, które nie mają funkcji matującej w składzie. Fajnie matuje tą twarz faktycznie, bo jak na 10 godzin, jak na to, że ten podkład nie był w ogóle ani razu poprawiany, no to błyszczenie nie jest jeszcze aż takie porażające i denerwujące, więc jest ok. No wiadomo, że to już się nadaje w tej chwili do totalnego przypudrowania, natomiast no, dałoby się z tym jeszcze jakoś wytrzymać. Trzeci plus to, że się naprawdę fajnie wtapia w skórę, totalnie nie widać tego, że to jest podkład. I gdybym nie miała w zwyczaju używania też innych produktów typu róż, rozświetlacz, brązer, nawet w minimalnych ilościach, tylko byłby sam podkład i nic więcej, to myślę, że naprawdę ludzkie oko nie byłoby w stanie wyłapać tego, że mamy podkład na twarzy. Więc jest to ogromny plus, że się fajnie adaptuje do skóry, że się fajnie z nią komponuje, że w żaden sposób go nie czujemy, że nie ściąga nam skóry, nie wysusza, więc jest ok. Teraz, jeżeli chodzi o minusy. Minusem na pewno jest to, że się wyciera. To znaczy, ja nie dotykam twarzy nigdy po nałożeniu podkładu. Tak jak zresztą wiecie, po poprzednim teście również o tym wspominałam. Więc jak na to, że ja nie ruszam w ogóle twarzy, w żaden sposób jej rękami nie naruszam, w sensie wycierania, pocierania, gdzieś tam drapania się i tak dalej. Jedyne co robię, no to są takie zupełnie ludzkie rzeczy, czyli kiedy trzeba wydmuchać nos, tak, czyli też się co nieco ściera, kiedy trzeba tutaj poprawić okolice ust, czyli na przykład po jedzeniu, kiedy się wycieramy jakąś chusteczką czy jakimś ręcznikiem papierowym,
Więc to akurat mi się nie podoba, że te miejsca się tak bardzo, bardzo widocznie ścierają, bo inne podkłady się aż tak nie ścierają. Więc to mi się nie podoba, ale dziwne jest to, że miejsca, w których już totalnie jakby ani nie ruszam rękami, dłońmi, ani nie wycieramy, no bo już tam jakby życie codzienne nie zmusza nas do tego, żeby te okolice dotykać. Więc tutaj na przykład są plamy i tutaj są plamy. To są plamy w miejscach, gdzie jest bronzer. Tak jak wspominałam, ja ogólnie bronzer ten używam już kupę czasu, więc na pewno nie jest to kwestia bronzera. Myślę, że tutaj jakby szkopułem tej całej sytuacji jest to, że ta twarz nie była cała przypudrowana po nałożeniu podkładu, w związku z czym wiadomo, że ten podkład się nie utrwalił, tak jak normalnie bym to zrobiła. No i też dzięki temu powiedzmy sobie, że może akurat już przy nałożeniu ten bronzer taki się zrobił, ale są ewidentnie takie normalne dziury, ja nie wiem czy wy to widzicie, ale są normalnie takie dziury centralnie, no wygląda to strasznie, mi się to nie podoba, więc to jest taki minus, że no ale myślę, że jeszcze mam będę dawała znać w innych filmikach, bo na pewno będę używała tego podkładu, z tym, że będę matowiła całą twarz po prostu. Strefę tę trochę bardziej, ale tą pozostałą część twarzy też będę matowiła. Wtedy zobaczymy. Ja to mam ogólnie wysyp moich super nieprzyjaciół, więc oni wyszli po prostu zza tego kamuflażu podkładu po prostu po jakimś czasie. Więc tutaj no, ujawnili się, wy to widzicie. Nie wiem, czy widzicie to, jak ta skóra też się zaczęła tuścić, więc ten podkład się zaczął tutaj zbierać troszeczkę. No, więc to w sumie plusy, minusy, no da się z tym żyć, na pewno jest przeważająca ilość plusów nad minusami, więc ja mogę go serdecznie polecić, tak jak też wspominałam na samym początku, kiedy nakładałam pierwszą warstwę, to na co dzień myślę, że ktoś, kto nie ma takich różnych dżordżów i niedoskonałości, to może sobie nałożyć jedną warstwę i będzie to ok. Więc kciuki w górę, jeżeli lubicie testy na żywo i jeżeli Wam się ten filmik podobał. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że moja krótka, skromna recenzja może się przydać którejś z Was przy wyborze podkładu. No i co? Zapraszam do moich następnych nagrań, do moich następnych odcinków. Życzę udanego późnego wieczoru. Pa!